Siemano, witam was w nowym odcinku o tytule Jak to kucharz chciał zostać rolnikiem. Witam was z wybiegu. Ostatnio na społeczności wrzucałem wam, że robię porządki na wybiegu. No i takie porządki robiłem do czasu, aż na samym początku nieszczęśliwego dnia, jak widzicie taką dziurę tam w płocie. No tak, to właśnie Mariuszek zrobił taką dziurę w płocie, mianowicie trzy sprzęsła, raz, dwa, trzy takie pola płotu rozwaliłem, zabierając stamtąd beloty słomy. Po prostu chciałem nabić belota na widły, a wytrzymałość tych płyt betonowych jest taka, że troszeczkę mocniej popchnąłem i pociągnąłem za sobą trzy płyty, trzy sprzęsła poszły się, że tak powiem, no się po prostu rozwaliły, żeby tutaj nie bluźnić, nie używać słów wulgarnych. Tutaj już po części posprzątałem część tego płotu, no ale jak widzicie, trochę tutaj zostało jeszcze elementów. Tutaj ze szwagrem wpadliśmy na pomysł, żeby krowa, jest ładna pogoda ogólnie, to dzisiaj może nie, ale wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić tutaj takie wygrodzenie. No i zaczęliśmy to już robić, żeby im to ogrodzić. No ale o czym zmierzam? No tak to właśnie kucharz chciał zostać rolnikiem. No i wszystkiego się uczy na własnych błędach. Jak widzicie, rozwaliło się. Tutaj krowy dokończyły resztę, bo porozwalały też tą słomę. Bo zanim je tutaj opanowałem, ogarnąłem, to trochę musiałem się wybiegać. Jak tutaj wyskoczyły, bo one były tutaj na wybiegu, jak ja tą słomę tam z tyłu zabierałem. No i na chwilę je tutaj puściłem, bo po prostu ręce mi opadły. No dobra, ale co tu będę się smucił i marudził? Nie o tym będę tutaj gadał. Jak widzicie, wybieg prawie jest oczyszczony. Bo na domiar złego, co się stało? Ano stało się, że Mariusz zbyt często nie jest operatorem ciągnika z łychą. I stało się, że no nie wiem, czy to z mojej winy, czy nie z mojej winy, czy po prostu może już ten sprzęt TUR miał tam słabe te uszczelniacze. Puściły uszczelniacze w dwóch siłownikach. No i robota się zakończyła. Po prostu ręce mi opadły. Zgasiłem ciągnik. O, nawet tutaj widzicie, rozrzutnik jest w połowie naładowany, ale nie wywiozłem go, bo po prostu odechciało mi się tego. No ale cóż, no pomyślałem sobie, no co się tutaj łamać. Lecę dalej. No i co, odkręciłem siłowniki. No dobra, to zaraz się pojawię przy ciągniku, to wam resztę opowiem. No wybieg w 90% jest oczyszczony. Chcę tutaj wziąć kultywator, założyć, przedrapać to, a potem to powłóczyć, zbronować i przywieźć tutaj te stare beloty. A to zaraz pokażę wam. Będę przy belotach. To widzimy się przy belotach. Dobra, jestem już przy belotach. Właśnie te stare beloty chcę im tam wieźć na wybieg, żeby po prostu przerobiły to na obornik. Co lepsze sobie zjedzą. To jest słoma bodajże z mieszanek. Ona już tu leży z rok czasu. To chcę ją na wybieg im wieźć. To sobie tam co sobie przyskubią, to sobie przyskubią. A resztę po prostu przerobią, będzie obornik. W tym roku naprawdę nawoziłem obornika na swoje łąki. Tutaj macie też. Wywiozłem, dopóki wszystko dobrze szło, to wywiozłem 30 chyba 5 rozrzutników, a 36 jest niecały, bo jest rozwalony. A teraz przenosimy się do ciągnika. Pokażę wam, co zrobiłem w ciągniku. No i jestem już przy ciągniku. Także te dwa siłowniki tutaj, z jednej i z drugiej strony. Ten urwałem łapę i olej po prostu, o widzicie, jaka plama. A w drugiej tutaj części urwałem ten zaczep, ten co tutaj jest. No ale na szczęście jeszcze taka wielka szkoda się nie stała, ponieważ zawiozłem te siłowniki do regeneracji i pan tam od regeneracji powiedział, że o panie, żeby tylko takie awarie tutaj przychodziły, to byłoby fajnie. No ale sprzęt stoi, no i co, no i muszę go poprawić.
W tle słyszycie krowy ryczące, bo jest chyba po szóstej. Przed siódmą, coś koło siódmej chyba. Więc jeszcze im nie zdążyłem dać jeść. Szybko nagrywam, żeby wam coś wrzucić, bo obiecałem. No i tak ta sytuacja wygląda. Tak kucharz chciał być rolnikiem, ale niestety musi przejść przez te wszystkie fazy, żeby zdobyć doświadczenie. To trzeba też takie sprawy przeżyć. No i tak to wygląda. Siłowniki będę miał na dniach, bodajże chyba w dwa dni, tam jeden dzień mają do mnie dzwonić, więc resztę nakręcę, jak już siłowniki wrócą do mnie. No i tak to wygląda. No i na sam koniec, tutaj z tego wybiegu też dosyć sporo wywiozłem oborniku, no ale to fajnie, bo mogłem dzięki temu nawieźć prawie wszystkie swoje łąki do oporu obornikiem. No co, nie będę przedłużał. Jeśli wam się podobał filmik, to wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę. Ci co są nowi na kanale, możecie zostawić subskrypcję oraz kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i was wszystkich zachęcam do komentowania filmiku, bo to zwiększa zasięgi. Ci, którzy są z Angusy TV od początku, piąteczka dla was. Nowych serdecznie witam, pozdrawiam i zachęcam do oglądania następnych odcinków. Pozdro!